Bardzo serdecznie Państwa witam. Ja nie wiem, czy byśmy się spodziewali tylu osób. Pewnie tak. Właściwie pewnie tak. Szczególnie przy tej kolejce przy Kasie, to rzeczywiście było. Także witam Państwa serdecznie w murach Muzeum Śląska Siedlińskiego. Powiem na początek, że przede wszystkim wielkie podziękowania kieruję wobec Pani Ireny właśnie, że zdecydowała się tę promocję tutaj w tej sali i w tym gmachu urządzić. A gdzie by nad książką trwały ponad 40 lat. Zaraz po studiach znalazłam się w takiej firmie, która zajmowała się rewitalizacją obiektów zabytkowych i miałam zlecenia na właśnie opracowywanie dokumentacji historycznych, przygotowawczych do remontu i to był głównie zabudowa przyrynkowa. Wszystkie, po kolei wszystkie budynki, które były wpisane do rejestru, miały takie opracowanie. To oczywiście było oparte na źródłach wówczas dostępnych i było jak gdyby pierwszym etapem prawidłowej rewitalizacji obiektu. I potem byłam konserwatorem zabytków, jak powstało po zmianie układu administracyjnego na terenie województwa bielskiego. Też zajmowałam się w zasadzie Cieszynem. Od 80 roku byłam miejskim konserwatorem zabytków. Także znowu architektura, znowu te same problemy, tyle że coraz więcej materiałów w międzyczasie powstawało. No i postanowiłam coś zmaterializować, te wszystkie moje przemyślenia. Już w latach 70. w tej firmie krakowskiej napisałam artykuł, no ale w tamtych czasach trzeba było mieć przydział papieru. Firma nie dostała papieru do druku i cała sprawa umarła śmiercią naturalną. Potem komputer zżarł mi stosunkowo niedawno i myślałam, że już to sobie pogrzebię, ale jednak przystąpiłam ponownie do pisania duszą na ramieniu. To znaczy nie, to są dwie części tej książki. Jedna mówi ogólnie, jak ja widzę rozwój przestrzenny miasta od średniowiecza, przedlokacji, potem lokacyjne i tak dalej. A druga, obszerniejsza część to są jak gdyby biogramy, takie opisy każdego po kolei domu, od średniowiecza do współczesności, łącznie z własnością. No, nie tylko te przemiany architektoniczne, ale też to, co udało się ustalić, jeśli chodzi o przemiany własnościowe. Można nabyć tutaj w kasie, można w informacji turystycznej w ratuszu, można również, to się nazywa galeria w bramie na Przykopie. Myślę, że dalej coś będę grzebała, mam nadzieję, mam jakieś tam pomysły, ale to zobaczymy. O takiej dużej książki na pewno nie. Bardzo dziękujemy, że zaszczyciła nas Pani swoją książkę muzeum. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do podpisu.